ABC bezpieczeństwa. Podstawa to jest kask, który nas chroni podczas upadku, oznakowanie odpowiednio roweru i strojów, żebyśmy byli widoczni na trasie, no i oczywiście strój, w tym i rękawiczki. Do niezbędnego wyposażenia należy również lekka kurtka, chroniąca nas przed deszczem i wiatrem. Bardzo istotne jest pamiętanie o zapasowym sprzęcie. W specjalnej torebce kolarskiej powinny znaleźć się dętka, łyżki do zdejmowania opon i pompka. Przed wjazdem na trening powinniśmy zostawić komuś informację o szlaku, jaki planujemy przejechać oraz nasz numer telefonu komórkowego. Dobrze jest też używać aplikacji, które pokazują naszą trasę na komputerze. Pamiętajmy o tym, żeby nie wozić dodatkowego bagażu. Rower powinien być lekki, sprawny. Dodatkowy bagaż, niezbędny bagaż, może nam przeszkadzać w jeździe, jak również zachować równowagę, szczególnie na zjazdach.